Rozdział 8. W tym samym dniu po południu Miko z Lasakiem przyjechali do sióstr nowomeskich. Bukowy oczekiwał ich z ogromną niecierpliwością. Kiedy tylko weszli do domu, odciągnął ich do drugiego pokoju i z miejsca zapytał zaniepokojony: a gdzie ten ważny gość z Warszawy? Został w Zakopanem, odparł Lasak. Coś się pokiełbasiło. Mówił, że nie może ryzykować, bo jest przerwana łączność radiowa z Budapesztem. Czeka na nawiązanie łączności. Bukowy zasępił się. Zastanowiła go zbieżność zerwania łączności z wypadkiem Władka Mrowcy. Po chwili zwrócił się do Mika. Ty przewiozłeś Władka z tą kobietą. Czy Władek nie mówił ci, co to za jedna? Władek nic nie mówił, a ja o nic nie pytałem, odparł spokojnie Miko. Czy ona jechała od początku? Tak, zdziwił się kierowca. Zabrałem ich spod wychodniej. To znaczy razem przekroczyli naszą granicę? W każdym razie razem przyszli od wychodnej. Nic ci się nie wydało podejrzane? Miko uśmiechnął się pogodnie. Człowieku, tyle już rzeczy przy was widziałem, że niczemu się nie dziwię. Mogę tylko powiedzieć, że kobieta była pierwszej klasy. Przystojna, elegancka i jakaś taka nie wasza. Co przez to rozumiesz? No, inna. To można było poznać od razu. I ubrana inaczej. Żebyś widział, jaką miała wiatrówkę, jakie buty. Ja się na tym znam. Wasi ludzie chodzą w starych rzeczach, a ona miała wszystko pierwszorzędne. I do tego była bardzo pewna siebie. Jak to wyczułaś? Nie musiałem wyczuwać. Widziałem. Dała mi, bracie, 50 koron. Widać, że jest ładowana. No dobrze. A o czym oni mówili po drodze? Miko roześmiał się. Znasz, bracie, Władka. Jak zobaczy dobrą sukienkę, to chory. Bajerował ją przez całą drogę. Zalecał się do niej. A ona? Śmiała się z niego. Dobrze się bawiła. A o jakichś ważniejszych sprawach nie rozmawiali? Mówili coś o pani Twardoszowej, ale dokładnie nie pamiętam. Jak się prowadzi wóz, to trudno zwracać uwagę na co innego. O pani Twardoszowej? Zamyślił się Bukowy. Lasak, który do tej pory w milczeniu przysłuchiwał się rozmowie, wtrącił nieoczekiwanie. Ja też coś o niej słyszałem. O kim? Zapytał Bukowy. No, o tej kobiecie. Nazywa się Hammerling. Coś o niej słyszał. Pani Twardoszowa pytała mnie, czy nie spotkałem Władka z nią w drodze. Hammerling? Zdziwił się Bukowy. Jesteś pewny, że tak się nazywa? No jasne. Krystyna Hammerling. Czy to jakaś cudzoziemka? Człowieku, zaśmiał się Miko. Ona lepiej mówi po polsku niż ty. Ale nazwisko. A o, macie Wagnerów, Weberów, Szulców i Millerów w Polsce? Hammerling taki sam dobry Polak jak inny. A ona do tego kobieta pierwsza klasa. Mówię ci, Hendrek, jakby się zobaczył, to byś tylko gębę rozdziawił. Bukowy złapał Lasaka za ramię. Ty, Jasiek, to jest bardzo ważna sprawa. Jesteś pewny, że pani Twardoszowa wysłała ją z Władkiem? Na mur. Przecież by mnie nie pytała, czy spotkałem ją w drodze. Bukowy niezdecydowanym ruchem uniósł dłoń do czoła i przejechał palcami po włosach. Co ciekawe, nie takie proste, jak wam się zdaje. Lasak trącił go żartobliwie. Dlaczego tak wypytujesz? No, właśnie, powiedział przyciągle Bukowy. Bo Władek wrócił do Budapesztu bez niej, a po drodze został postrzelony. Władek? Powiedział Lasak stłumionym głosem. I nie żyje, dodał Bukowy. Zamarli na chwilę w bolesnym zdumieniu. Potem Bukowy krótko opowiedział im o zdarzeniach, które miały miejsce 3 dni temu. To straszne, wyszeptał przebity Miko. Taki człowiek, taki przyjaciel. Lasak zacisnął aż do bólu wargi. A ona? Nie wiem, właśnie w tej sprawie wysłał mnie stary. Dziwi mnie, że na trasie właściwie wszystko w porządku. Doszli do tego miejsca spokojnie, potem wyszli w stronę granicy. To może postrzelili go na granicę, wtrącił Miko. Prawdopodobnie, bo Władek przyszedł z pocztą. Jedna tylko sprawa wydaje mi się podejrzana. W Budapeszcie nic nie wiedzieli o tym, że on ją prowadził. Mówiłem ci, że łączność radiowa była zerwana. Ale od kiedy? Tego nie wiem. Może właśnie ona to spowodowała? Powiedział w zamyśleniu Lasak.